Dzięki, mikrofon. Dziękuję, naprawdę. Doceniam. Doceniam bardzo współpracę w tym pięknym dniu. No ale powinniśmy już być. Proszę, proszę o sygnał. Proszę, dajcie mi znak. Czy mnie słychać? Czy jest wszystko ok? Bo OBS randomowo przestał mi wykrywać mikrofon po prostu. Więc musiałem sięgnąć po kablu USB, odpiąć, podpiąć. System łapał mikrofon. OBS dalej go nie łapał, więc musiałem zresetować OBS-a, więc fuck me, I guess. A, pada, nie mam podłączonego. Okej, okay, to też, to swoją drogą. Jeta. Dobra. Wszystko działa, wszystko banga, świetnie, fantastycznie. Dobra, to po kolei. Cześć Shinji, cześć Sylwio, cześć Sebastianie. Hi there, Sam, hello. Cześć Vermilion. Cześć Lady Domatron, cześć Samuraju, cześć Karka. Cześć Sorku, odpowiadając na twoje pytanie, Sylwik, nie wytrzymasz pełnych 2 godzin. Bet, też się z tym zgadzam. Cześć Damian. Cześć Briki, cześć Placku. Cześć Oxide. Cześć Patik. Cześć Tate, witam, witam serdecznie. Lecimy, bo już problemy techniczne. Nie powiem, że standardowe. Wypraszam sobie, nie są to standardowe problemy techniczne. Są to rzadko zdarzające się, nie bywające jakoś często ostatnio problemy techniczne. Jakby actually nie jest wcale tak źle, jeżeli chodzi o częstotliwość problemów w technicznych streamach, one się... Ja naprawdę próbowałem. Jakby zawsze były te same problemy, tak. Jakby zawsze były same... Za to jakby zawsze były same problemy, to myślę, że byłoby ciekawie. Czas przynajmniej by się dobrze bawił. Fairlian Focus Newcomers Bosses and Gaming Stage. Z tym, od tego zaczynamy dzisiaj. Jak już widzę taką nazwę, to wiem, że czeka nas gratka. O! O kurwa. Dobrze. Ale przynajmniej jest muzyka dobra, bo jest Rootbuster z Deltarune. To jest piłeczka stresowująca naszych czasów. Wiecie co? A myślę, że coś tam na dole jest po prostu. Musiałem się upewnić, okej? Okay? Musiałem sprawdzić. Tobi, kiedy Deltaruna? Tobi plus. Tobi. Tobi Maguire, kiedy Deltarune. A to jest ten... Dzisiaj jest ten dzień, kiedy to ja zadaję pytanie, kiedy. Był już ten... Był ten utwór w którymś z poprzednich etapów raczej. Tak mi się wydaje. Okej, widzę, że mamy bloczki! Weapon coded. Czyli konkretnych broniek musimy używać. Ale tam się podświetla. Odpowiednia broń do wykorzystania. Pa, pa, para, pa, pa, ba. Deltarune był świeży, jak konkurs trwał. Najgorsze jest to, że to może być prawda. Cześć, Aki! Witam serdecznie. 369, jak ten to planer. Tobie nie miał w piątek urodzin? Nie mam pojęcia. Z Giga Gaming. The Fraud is here! Twój ulubiony Shinji gracz w historii League of Legends.
Jest całkiem quality gaming. Będziemy się zastanawiali, czy ja jestem w stanie dzisiaj przetrwać cały stream, czyli całe 2 godziny. Co się na Magma Malu dawno nie zdarzało. W Advance Wars na koniec poziomu są statystyki Speed, Power i Techniki. Jestem na 6 planszy i zostałem 0 za Speed. Grasz na poziomie trudności normalnym, czy jakimś trudnym? Wow, to było chamskie, come on! Akurat w momencie, kiedy wskoczyłem na bloczek, on mi się zapadł. Wow. Thank you, game. Wracam po kluszyk, bo... ta zniewaga krwi wymaga. Jakby honestly. Co to miało być w ogóle? The fuck was that? Yes. To było proste. Tak trzeba było to zrobić. Jest checkpoint, dobra. Z checkpointami nie ma aż takiego problemu, mam nadzieję, że nie ma. W sumie zapomniałem przeczytać ocen, w sensie miałem ekran z nami podświetlony i widziałem, że Shinryu dał oczywiście najniższą, natomiast to jest takie stwierdzenie, że w zimie jest zimno. Legalne zmienia kolory. Ty też byś tego doświadczyła, gdyby działał ci przycisk start. Kiedy naprawa Legacy Collection? Wow, wow. Te oktopusowe bateryjki są bardzo, bardzo śmieszne. Pytanie piosenkarkę? Cynthia Harrell oczywiście, słynna wykonawczyni hitu z Titanica I Am The Wind. Mówię w robocie, dziś pod koniec miany hejci i Dominus Collection i nie zdążyli uzasadnić swojego znaja, więc będę teraz cało. To jest ten moment, gdzie to nie jest tak, że ty wracasz z rozmowy i myślisz sobie, że powiedziałbyś coś inaczej, tylko ty teraz masz takie, że ja im powiem i ja dokładnie wiem co. Zabójczy Shinji is the deadliest. Dziś był update do Minus Collection, dalej nie można kontrolek zmienić. Dobra. Nie mam ammo do mojej broni wytrychu. To nic. Boss dead. Czy Dominus to była... W Dominus była gra ze zdecydowanym przejęciem Dawn of Sorrow, yep. Natomiast podobno to bardzo uprościli. Się bardzo, no, uprościli to. Right? Uprościli to, prawda? SQTE. Oj, to był mój błąd. Nie zwróciłem uwagi, zagapiłem się na chat. Był tu checkpoint, prawda? Ta, więc luz. Tak jak... nie chce mi się. Umsknął mi się palec na prawą gałkę. Come on. Dosłownie, literalnie prosto umsknął mi się palec na prawą gałkę. That's it. Gra mnie sprowadziła od razu do pionu. Jak to nie będziesz wchodził w interakcję z mechanikami etapu? Fuck off. Quite the contrary, Shinji. Quite the contrary. Boogie. Nie boogie. To jest akurat, niestety muszę powiedzieć, że to jest feature. Tempura. Nie chcę czytać! A, nie te boogie, Jezu. Inne boogie. Boogie w... Ugi boogie.
Eklezja została rozłożona na łopatki. Masz dobre poczucie humoru. Pewnie. I mean, ludzkość nie jest na granic. Ludzkie możliwości są literalnie nieograniczone, więc myślę, że się da. Okej, okay, jest kolega. Odporne. Wrażliwe? Tak. Dobra. I często wpada w... Znaczy często. Przez to, że jest taki szybki, może wpadać w ten... W, albo w więcej niż jeden tick Thunderbeama, albo w zero ticków. No jest, nie jest to trudny boss. Kwestia trafić go czasami. Come on. Okej, udało się. No co to za... Co to za jakiś... Plaktepa Sokoko tam jest? O tempura omoras. Czy to krewetka? M jest lupo... A, czyli... Chcecie mi powiedzieć, że ten cała sekwencja... Wait. Nie. Chcecie mi powiedzieć, że cała ta sekwencja, że to wszystko było tylko dla jednego kapsla? To nie może być prawda. To... Nie! Okej, okay, guys, nie, dzisiaj nie wytrzymam pełnych dwóch godzin na... Nie wysiedzę. Nie ma szans. Nope, nada. Squeak. Cześć, Matkifek. Nie, obszedłem przez jakieś... tak, nie licząc śmierci około Sirka, tak? 6-7 minut poziomu i okazało się, że to wszystko było tylko dla kapsla. Dla jednego kurwa kapsla. Trzech bossów było tam po drodze! Trzech bossów tam było! Ja teraz się boję wkroczyć na jakąkolwiek ścieżkę, która jest nieobowiązkowa. Ja się bardzo boję. Nie. Ja nie robię stówki z tej gry. Przede wszystkim. Nope. O Boże. Ten etap... Tak! Ten etap miał skipa. No, dajcie żyć. O Boże. Dobra. Whatever, to jest... Nie. Nie. Okej. Okej. In boobies, biri biri buru, laser beams. Dobra, nie jest to aż tak straszne, jak mi się wydawało, że będzie. Op. Ale nie ma tragedii. Po prostu trzeba w miarę szybko przebiec, okej. Okay.
tutaj też. Są logiczne w miarę te bloczki, which is fine. Tutaj trzeba szybko. Very nice. Wow. Dobrze, żyje ku labirynt. O mój Boże. Nie. Nie mów takich rzeczy. Jeszcze sobie ten... O. Voltman. Okej. O, jeszcze wydłużyłem jego cierpienia, bo on był w klatkach nieśmiertelności jak ten... Kurde, to wszystko jest do zgarnięcia. Ja tego nie wezmę. Właśnie chciałem powiedzieć, że jeszcze dadzę to do MMU2. O, what the frig? Kto mu odciął głowę i przyczepił do niej ten? Znaczy etap ma fajne pomysły całkiem. Natomiast no kurde, to jest za duży etap po prostu. Jakby... Nie, słuchajcie, gdyby nie... O Jezus, kurwa Chryste. Gdyby nie ten detour po kapsel gigantyczny, który musieliśmy wziąć. Znaczy musieliśmy, który nieopatrznie wziąłem, bo nie myślałem, że tak długa część etapu prowadzi tylko do sekretu. To gdyby nie to, to ten etap miałby teraz tak gdzieś, nie wiem, może z... 5 minut? Cztery minuty! Gdzieś tak koło tego, 4 minuty myślę. Nawet nie 5. To byłby całkiem rozsądny etap. Długościowo. Natomiast no jest jak jest. O, ta, to jest trochę. Idę po kolejny psel. Cześć Marcin. Ach, co ja ci mogę powiedzieć? Chciałbym, bardzo, bardzo sobie bym tego życzył. Właśnie, jeszcze ten poziom ma 3 elementy energii do tego! Okej, to... Jest pomysł. Jest to jeden z pomysłów w historii pomysłów. Nie jestem pewien, czy mi się podoba. Stój, zeszedł do zeszedł do... Ja nie miałem zeszytu do kapsli. Ja grałem kapslami. Ja miałem jakieś pojemniczki na kapsle. Ale nie zeszyt. Zeszyt? Ta miałem sarkofag z Yu-Gi-Oh! Na kapsle. Jep. Miałem. O, tam na górze jest jakiś typ z podciemnej gwiazdy. Turbo Dymo! Copybot. Nie jakiś... Bub. Oczywiście wrażliwe na najlepszą broń w tej grze. Podatny w sensie. Nie mam już jej więcej. Such. Natomiast sam pattern bossa też nie wydaje się być na tyle skomplikowany, żeby nie móc go pobić. Yep. Darkyman? Ta. Może być. Był to boss. No dobrze. Ciekaw jestem ocen. Funkcjonalność jest nawet niezła. Aesthetics były raczej okej. Nic szczególnego, ale też nic łamiącego nowe... ten Breaking New Grounds. Przełomowego, nic przełomowego. Creativity całkiem wysoko. Miejscami. Flashman dał 15. Patrzy dał 14. To są prawie max. I nie jestem pewien, czy ja się z nimi zgadzam, bo to nie jest...
to, co autor zrobił, to przecież nie było oparte na niczym nowym. Ta ósemka jest bardziej w mój deseń. To jest za mało, żeby dać tutaj 14 i 15. Zobaczmy, dał 15, by było zatrzymywanie cię w boss fight'cie. $72 na 100, Jesus. Pretty huge to jest nie do powiedzenia. No to badly. No design jest całkiem niezły, jakby ten etap. Etap był całkiem niezły, etap był całkiem. Całkiem przyzwoity, tylko po prostu. On ma potencjał być. Jeżeli się omija wszystko w etapie. Idzie się prosto do wyjścia, to ten etap ma nawet przyzwoitą długość. Natomiast jeżeli się zboczy z trasy nieopatrznie, no to jest się utkniętym w sekcji, która trwa dużo za długo. The King's Le- 25% time penalty. A etap ma actually takie całkiem niezłe oceny. Design jest dosyć... Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Fan nawet przyzwoity. Creativity zbytnio nie, ale... To jest etap, który ma dobre oceny, który jakby... Dostał 25% time penalty. I ma 50 punktów dalej. To jest całkiem huge. No zobaczmy. Jestem ciekaw. King's Lair. Już widzę, że po lewej jest King Golem. Is this the realm? Yes, this is his castle. Okej. Cześć, Luna! Ejo! Kucie leków może być problemowe, I guess. Wiem doskonale, Sevik, że lubisz golemy. Czemu karka mnie straszna, urlopka, że gra cię zabiła? Bo byłem przez 8 minut w ścieżce pobocznej! Przez 8 minut byłem w ścieżce pobocznej. I dopiero po tych 8 minutach się dowiedziałem, że to jest ścieżka, że ta cała długa ścieżka to nie było bonusowe wyjście, tylko to była właśnie ścieżka poboczna. Okej. Bo ja nie wiedziałem, kiedy karka coś to wysłał. Myślałem, że o to chodzi. O, fuck off. Sounds frustrating. Było to... Było to problemowe na pewno. Nie powiem, że nie. A problemy techniczne też były. To jest Blademan stage, yep. Faktycznie, tileset Blademana. Tak mi się wydaje. Tileset przeciwnicy Blademana. No i tak, problemy techniczne zaatakowały też mnie z początku. A fuck. Nawet gimmick Blademana, yep. Stąd nie dziwią mnie oceny za kreatywność. W sensie skopana ocena za kreatywność, I guess. Przynajmniej mogę sobie tą platformę zbalansować. No jakby... faktycznie trzeba ciąć punkty za takie rzeczy, jeżeli... Poziom jest dosyć mocno bazowany na gimmickach. Rozumiem, że design może być dobry.
Natomiast nie robi się... Twórczość tutaj polega na tym, że się układa klocki w innej kolejności, co też jest... też ma jakąś wartość, też może z tego wyjść coś fajnego, natomiast nie jest to to samo, co budowanie z własnych pomysłów, bym powiedział. O, a propos budowania z własnych pomysłów, to tu mamy chyba coś nowego. Fair enough, w takim razie. Mamy... mamy nowy sprite tych, Joe, i mamy jakąś przeszkadzajkę. Which is cool. Nie chcę tego życia. Nie chcę! Jezu, co dzisiaj tak egzystencjalnie? Tutaj jedni piszą, że... że nie żyje Shinji wcześniej implikował, że nie chce mi się żyć. Teraz ja przechodzę swój emo arc, bo nie chcę tego życia. Dzisiaj jakaś kometa jest widoczna, już nie chce mi się... I guess. Dzisiaj bardzo egzystencjalnie z mojej strony, ale to wszystko przez to, że... Wszystko przez to, że gramy w Magma Mall 3. Nie no. Life good. Syrel. Wow. Nie rel. Zdecydowanie. Mogę być sick pod tym względem, że robię sick place'y i to jest jedyny rel. Jedyną kometę, jaką zobaczę, to komet bonjour. Mi się ostatnio całkiem naprawiły poranki, w tym względzie, że miałem coś takiego, że budziłem się rano o 7 i miałem coś takiego, że idę sobie drzemać jeszcze pół godziny i potem wychodzę z pracy bez jakiegoś śniadania, niczego. Natomiast ostatnio udało mi się to całkiem ładnie ustabilizować. I tanka zużyje. Dało mi się całkiem ustabilizować i się actually ogarniam rano jak człowiek. Hop, hop, hop. Z pracy bez... Nie, że wychodziłem do pracy bez śniadania, w ten sposób. Jadłem sobie... Czekaj, czy ja powiedziałem, że wychodzę z pracy bez śniadania? Wychodziłem z domu bez śniadania, natomiast teraz wychodzę z domu ze zjedzonym śniadaniem. Nie mam słów. Nie mam słów dzisiaj na siebie. A, bo ja pod tym mogę stać. A z pracy? Te 9 minut mnie położyło. Nie no, dzisiaj jeszcze udało mi się ominąć stację tramwajową, na której... na której powinienem był wysiąść. Berhag, jak kuma. Obejrzy sobie jak... Tak, to brzmi całkiem dobrze. Oh, fuck off! Ach, nie.
Spieszyłem się. Wkurza mnie, bo wolny jest ten. Wolny jest... Wolna jest ta sekwencja, nie podoba mi się. Więc chyba... Chciałem powiedzieć, że chyba zacząć sobie czas przyspieszać, natomiast... Nie wszędzie będzie mi to dane! Magnet Beam! Wszystko pomoże. Ja nie wiem o czym... Nie wiem o czym mówisz, Vermilion. Czy to, że zdarzyłoby mi się, żebym wyskrolował sobie magnet Beam z ekranu? That's sick, bro. Coś takiego nigdy nie mogłoby mieć miejsca przecież na tych streamach bożych. Dobra, ryzyk, fizyk. Co może pójść nie tak? Ej! Ja muszę wskoczyć na to, a potem muszę wskoczyć na to, I guess. Yep. Czy tu coś jest? Tu nic nie ma wyjątkowo. Wydawało mi się, że tu coś będzie. No, myślałem, że mnie trafi. Ma jakieś spotkanie ogólnouniwersyteckie, które student prowadzi i prowadzący powiedział, że szybko kończy, bo chce mu się w Baldurze grać. Szanuję! Całkiem szanuję! Chyba, że to jest jakieś spotkanie z cyklu Mucho Importante, ale nie brzmi. Mucho Importante. Kurde, no powiem wam, że nie widzę potencjału tego etapu, honestly. Ja nawet nie powiem, że to ma potencjał. Bo jakoś nie gram się w niego szczególnie w super fajnie i w ogóle, żebym miał taką wysoką ocenę. Uważam, że jest w dobrym miejscu nawet bez time penalty, jak mam być szczery. Że on jest w całkiem dobrym miejscu i bez time penalty. Takie jest moje zdanie. Nie wiem. Wszystko wydaje się być tu poprawne. Natomiast nie czuję, żeby to był etap w jakikolwiek sposób porywający. Ani biegnę się nać, ale nie mam. Daj sobie chwilę po prostu może. Potem może jak ten. Trochę będziesz miał odpoczynku, to... Będzie pod tym względem lepiej nieco. Dobra, jest etap przejśnięty. Niby Kingman, bo to jest Royalman bodaj, on się Royalman nazywa. Taki raczej okej etap bym powiedział. Dzisiaj zrobiłem aż delik. O Boże. While in space, rules rescue by Tira bądź Tyra. Ja chcę kolejny Prosecco event, ja chcę wiedzieć, co jest dalej. Dali mi robot, zrobił koordynator i wszystko źle. A to pamiętam. Pamiętam, Oxide, że wspominałeś o tym na serwerze. Faktycznie. Kurczę, ale Ace Park pojechał po tym etapie. Creativity też bardzo nisko ocenione. Aesthetics całkiem niezła. Funkcjonalność dobra. Fun też. Uła. Co ten etap tutaj robi w takim razie? Mam wrażenie, że design jest... design jest poniżej przeciętnej. Fun jest... Bardzo słaby. Creativity też mocno takie sobie. Tak, Shinji, było! Było coś, co poruszyło nawet nie tylko fanbase. Dobra, mam cię w dupie. Roll.
Ja po prostu budzę się któregoś dnia, przeglądam Twitter i 3/4 For You page miałem zawalone tym eventem prosekajowym. Znaczy, to jest też kwestia tego, że to był bardzo ważny krok w bardzo w dosyć długo budowanym charakterarku jednej postaci. I był bardzo, bardzo przełomowy w pewnym sensie. Ten etap co NPC ci opisuje etap. To dobrze, że ja nie korzystam z usług NPC-a w takim razie. Nie, bawiło mnie, że widziałem gdzieś Twitter, że jakieś konta futbolowe były jak takie. Czemu mi się to pojawia na timeline? Z drogi. Get out the way. Jak Shinji szedł dokładnie podpis? O, źle spychać przeciwników, to jest całkiem fan. To jest całkiem fajny gimmick w sumie. Ciekawie są wykorzystywane te platformy, muszę przyznać. Zwłaszcza, że tu widzę, że jest jakieś odbicie w bok. Ta. Nie ma magnet beama! Ojojoj, to... Sorry, to się nie polubimy z tym etapem. Nope. Cześć Zelo, witam serdecznie. Widziałem jego development na Discordzie. Oczywiście. Ha. What is your deal? Nie wiem, Spark Chaser? Jeżeli problem, to broń Terry. To jest mój motyw przewodni tego przejścia. Pomaga! Nie powiem, żeby to była jakaś bardzo interaktywna opcja, ale jest to opcja. Mamy checkpoint, mieliśmy tu checkpoint, prawda? Więc mogę iść dalej. Jakiś ten Shockwave Joe. Chłop, co się nafarmił tych chipów w Battle Networku i teraz musi pozużywać. Net operator, który cały folder ma zajebany tymi. Shockwave chipami. Shockwave adjacent chipami. Nie da się ukryć, że Shockwave'y w Bat Networkach przez jakiś czas to jest po prostu całkiem reliable źródło dobrych obrażeń. Ja skorzystam sobie jako platformę z Rusha. Tutaj sobie wypchnę kolegę po prostu, żeby mu zgarnąć apteczkę. Powiedziałem, wypchnę kolegę, żeby mu zgarnąć apteczkę. Niech on nie wypycha mnie!
What? Kurde. 5 minut etap trwa. Miałem wrażenie, jakby trwał dłużej. To ten biedny dzieciak, który walił całą kasę na wirusy i wdzięka od Dernetowicza, tak się... True! Ej, a ten ma te flash bomby. Naprawdę jest jakiś Battle Network w internetu czy coś? Nie, gość ma legitnie flash bomby. O Boże. Flash bomby, my belowe, taki fajny multi-hit. Ballet Cracker, a okej. Ja nie kojarzę za bardzo tych Mega Man Killerów. Więc... musicie mi wybaczyć. Może kiedyś ograć te Game Boy'owe Mega Many poza piątką. Choćby właśnie ze względu na tych kolegów wszystkich. To jest... jak ja mam to niby podnieść? Znaczy ja wiem jak. Nie tak. Oj nie, to... Nie czekajcie, ja mam pomysł, tylko... Oj, to nie jest pomysł. Dobra. IQ. Słuchajcie, jak ten, masz jakiegoś shielda? Mam water shielda. Żeby... Aaaa, w ten sposób one działają, ha? Right, bo przecież shieldy zadają damage. Wyglądać okej. I tego kolegę sobie zepchniemy. Nie ma panka w white'ach. Nie ma panka w white'ach? Ha! What the heck? Co zamiast niego jest? Nic? Na. No sobie. O wow. Gdzieś tam istnieje pan sławny. Nie ma go w tej grze. Kup sobie inną wersję chuju. O boy. Spokojnie, Jacek, jak już kiedyś za te 5 lat wrócę do Battle Networków, to ja ci wyślę tego panka. Alfarm. Jakiego Alfarma mają w White Omega? Tą brakietę dojebaną? Panki dawał chipa ze swojej walki. Sigma a. Piorunki są lepsze? Ambifor są lepsze, bo multihitują. A, no to jeżeli multihitują, no to jak najbardziej understandable. Punk Ching... A, czyli jego z Legacy Collection po prostu można podnieść tak ten. Tak od z tego, z tych kodów śmiesznych. Dobra, ty skorzystam sobie z tej sztuczki tarczowej. A nie ma czegoś takiego, nie działa! Upf, nie nacisnął mi się skok, fuck! Znaczy nacisnąłem skok, ale jakoś... sprite tego... Megamena jakoś tam dziwnie mi poszedł. Jezu, jak daleko mnie wyrzuciło? Czemu ten etap trwa? Nie, nie wytrzymam! Czemu te etapy trwają tyle czasu? No fucking stop! Ja wydaje mi się, że miałem albo jakieś bardzo mało znaczące zgony do tego momentu, albo w ogóle i dalej to trwa ponad 9 minut! Ech.
Jakby przynajmniej w tym pierwszym etapie ta ścieżka na 8 minut była poboczna. Tutaj cały etap jest taki długi. Fuck me. Dobra, doskoczyłem przynajmniej. Tutaj mi się skok wcisnął. A, to jest końcówka etapu, okej. Chyba. Powiedzcie mi, że to jest końcówka etapu. Nie widzę żadnych drzwi. Dobra. Och. I to jest powrotem, Tate! Przynajmniej to już wydaje się być ostatni boss, prawda? Met. Oczywiście, że Watership fucking sucks. Udało się! Bladder. There was ghost in your bladder. Element man. What the fuck? What the fuck był ten etap? Czemu? Czemu jest najpierw 100, a potem 100? Dobra, whatever, pewnie... Manga, czyta się od prawej do lewej. Fair enough. Chemical Industry by Chronomn. Designs... Pamiętacie, jaki fajny pacing miał etapy w OG Mega Mana? True! Design wypada praktycznie na średnią, fan jest nieco poniżej średniej, creativity takie sobie... creativity... Tak, Flashman potrafi dopierdolić po tej funkcjonalności, jeżeli jakaś jedna rzecz bardzo nie działa, to on jest strasznie surowy. Sega? Genesisowy soundfont bardzo. W sumie to jest ten Chemical Plant Zone, right? Pierwszy, literalnie pierwszy etap, w który graliśmy, był jak na razie mi się najbardziej podobał. Mimo wszystko, mimo tego, że był kurewsko długi, to przynajmniej te gimmiki były różnorodne, jakby przyznam, że nie było tu nic odkrywczego bardzo, natomiast było tego całkiem sporo i to, co było, było całkiem w porządku zrealizowane nawet. Put. Myślę, że... Albo kta. Nie, to w ogóle jest... O Jezu, już nie pamiętam. Kiedyś ten... 170? 175 podobno. Co to? No to ciekawe. To w Pac-Mama 4. Nie no, oni już teraz sobie obiecali, że będą ten skalować w dół te projekty. I bardzo kurwa dobrze. Jakby... Magmama... O ile lubiłem Magmama 2, bardzo nawet lubiłem Magmama 2. O tyle już wtedy mogłem zauważyć, że
Pod koniec gry byłem zmęczony. Nie spałem ostatnio dłużej. Sylwia, tak długo piszesz komentarze, jak rozumiem. To też. Ja już popadam w obłęd, nie? Bo... Znowu mi się wydawało, że słyszę jakieś dźwięki w domu. Może to po prostu sąsiad. Nie wiem, czy gdzieś znaków zostało. Głosy w mojej głowie. I hear voices in my head. They talk to me, they understand. Wiesz co, Sevik? Co tam, Tate? Ten plugin type Asakoko. Plug type. Nie plugin, znaczy kinda plugin, ale whatever. Coś pyta. Crazy! I was crazy once! What the fuck? Ej, nie, actually, to jest całkiem cool! To jest całkiem cool! W sensie, nie, legit, to jest całkiem cool! Że po prostu ten wielki spadek nie zabija mnie tak, o, chamsko. Tylko prowadzi do jakiejś innej sekcji etapu, to jest actually całkiem cool, nie mogę powiedzieć, że nie. Wolę to zdecydowanie niż umieranie. Prawie dostałem. Ej, that's not cool! To już nie jest cool. Dobra, nieważne. Są złowrogo patrzące klocki, więc. To jeszcze raz. Excuse me, bo mi przeskrolowała twoją wiadomość. Tate. Wiesz co, Sevik? No, co tam, Tate? Słucham cię. Grałem w Hollow Knight i był dźwięk chrapania, to myślałem, że ojciec tak... Okej, to był... Znaczy, wiesz co? Ty miałeś podstawy, żeby myśleć, że to jest dźwięk któregoś z domowników, Tate. Ja mieszkam sam! Tu jest... Pies pogrzebany. Tak, Tate, właśnie o to chodzi, że dlatego popada w obłęd. Bo ja mieszkam sam i słyszę dźwięki! Dobrze, że to był checkpoint. Bo byśmy inaczej rozmawiali. Oj, słuchaj, Tate. Nie. Po prostu... Na jedną część pytania muszę ci odpowiedzieć nie, na drugą muszę ci odpowiedzieć tak. Niech tak... Heh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 
Znaki zapytania. Opa. Kek! Kek indeed! Sejk prosty jest spera, dlatego słyszy głosy. To jest dziki platforming? Jesteśmy sobie takie... Co, człowiek nie może już być... Człowiek nie może być wesoły? Jakby to jestem ja, ilość śmiechu na sekundę jest całkiem dużo. Natężenie śmiechu na stream. Panie w tym kraju. I'm slaughter illegal, can't a man laugh? Shinji ma całkowitą rację, po prostu chłopaki sobie o czymś dyskutują, coś tam piszą, ktoś napisze coś śmiesznego, a ja tylko takie xddddd i to jest cały mój wkład dyskusji. Co to kurwa jest? Windows z MM8. Zawidzę 20. Devil. Deviluman. O Jezu. Debiruman. Baby no hero. O! Devilman Crybaby fajne anime w sumie, bo... Zapomniałem ile obrażeń dostaję od tego. Od... Grey Debiruman. Za muzyka? Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Fucking hell. Nie lubię tego bossa. To Sładki Meg napisał, nie lubię tego bossa. Nie wiem, mi się dobrze oglądało Crybaby, ale też nie miałem wglądu na materiał źródłowy. Outer Reaches by Samario. To jest etap, który ma 51 punktów i jest to miejsce setne. Design... Fun... No wszystko tak... Okej, Luna. Wszystko tak w miarę. No tutaj trochę punktów za funkcjonalność zostało obciętych. Właśnie nie sprawdziłem, czemu Flashman pojechał tak z tym poprzednim etapem ostro. No trudno. Tu jest kapsel. Czemu mi to wygląda jak Comet Woman? To jest Starman chyba, nie? To jest Starmanowy. Teges. Nie, chciałem tam przeslajdować jakoś tak dziko, ale widzę, że się po prostu nie da. It's no use! Właśnie, a propos meldowania się starostwu, to odkąd przebywam samemu w tym mieszkaniu, to też Silverwings! Sunny Queen! Silverwings! A
I win! My win! That's how I feel sometimes when I play levels in this game. Hey there, Sham. How's it going? Cześć Janina, cześć Deso. Witam, witam. It's no use! I have the high ground. What is this meme mishmash? Sam się muszę swojej rodzicielce zameldować, że żyję. Bo odkąd przebywam sam w mieszkaniu, to jest nagle takie: możesz się zakrztusić, możesz się zadławić, coś ci się może stać. I jest ten, jest takie, i potem mam trzy nieodebrane połączenia. So, by the way, Sham, if you didn't catch when I was saying that the last time, but basically the way that I interact on this stream is that I mostly speak Polish, but if I see an English message in the chat, then I try to go bilingual. Basically. Emphasis on try. Right. Co my tu mamy w ogóle? Co my tutaj, bo... Emphasis on trying as well, I see. Loki trying to learn Polish and then like listening. Ah, I see. Well, yeah, have a nice listen. Random screams and laughs included. That's just how it is over here. This is who I am. Okay. This is an uncanny Shadow the Hedgehog reference. I swear. Ile mam HP? Jest niebezpiecznie mało HP. Was Bobber the first one? Just out of curiosity. Because that was the... No, it was... Cookies. Nie no, widzowie plus. Słuchajcie, jakiś... Musimy zachować poziom! Guys! Okej, okay, on się stopił. Zachować! Co to za muzyka z Crosscode? A, nie wiem, nie grałem jeszcze. To był całkiem niezły poziom w sumie. Ja w większości przegadałem ten poziom. I dlatego on był taki fajny, bo nie zwróciłem uwagi na jego zawartość. Być na dnie I guess. So yeah, I actually enjoyed this level, but I think it was mostly because I didn't care what was in it. I was just talking through it all. Arcade Archives by Brushbuster, co my tu mamy? Design, okay, fun. Okay. Creativity trochę poniżej, okej. Okay. Aesthetics trochę poniżej. Funkcjonalność jest całkiem git. Znaczy, nikt się nie czepia za bardzo tego, jak ten poziom działa. Shinryo. I mean... You gotta respect the hustle. So those levels have grades, because this is kind of a contest game. And this judge, this one... The second one from the left is like always the harshest one. It's always giving the worst possible grades for a level. coś tam archiwa były, tak? Skąd ja to kojarzę? To nie jest Blaster Master, nie? To nie może być. Nie, to... Oczywiście, że to jest Blaster Master.
Fajne shit to tokery. Całkiem. Kurczę. Czy... To mega wholesome, jak się cały czas przez... No! Bo to jest bardzo fajna rzecz w naszym pięknym community, że... jesteśmy bardzo tacy... inclusive. O, w ten sposób. Czy ktoś grał w Blaster Master? Jest mi w stanie jakoś sprzedać tę grę. Sprzedajcie mi Blaster Master. All inclusive. True that. Blaster Master to... Miałem na myśli to z Pegasusa. Actually. Well, it's a good opportunity to use English in practice. Yeah! Everyone tries to be... That is true. O, można... Patrzcie, jaki fajny myk! Można ich ten... Można ich zablokować. To jest fajna rzecz. To mi się podoba. Na razie to jest... To był fejur! Ja myślałem, że to freebie latający jaszczyci do zgarnięcia. To był fake. Faker! O Jezu, jaki samolot. Instead of playing the Famicom version, play BMZ1 instead. It's just a better game. I see. Jezus Maria, przestraszyłem się. Myślałem, że to było z gry! It's like playing Metroid. Okay, I see. I would never recommend the original Metroid, so yeah, I see what you mean. Okay, it's good, it's fine. No. Że jesteś Polakiem, jesteś. Może uwielbiam ten mem tak bardzo. Czemu mamy flashbacki do Shadowa? Stop! Jezus Maria, jaki umps. O nie! Nie! Spark Chaser! Nie będzie działał! Jaka szkoda, że to jest Gravity Man. Jest literalnie kto pytał. Jakby... Bra. To jest najlepsze, tak widziałem. Te ostatnie dwa etapy są całkiem, były całkiem niezłe, były całkiem przyjemne w sumie do przechodzenia. Przede wszystkim nie były długie w chuj. Okej, nice! Można zrobić etap w mniej niż 5 minut? Mniej niż 5 minut! Nowa promocja! Za 32 zł, zajebałem kosa, hahaha. Hazard Hydro by Mabrik. To jest... O Boże. Powiedziałbym sobie, że to jest rozszerzenie. Mega Man Perfect Pacing. Był całkiem niezły. Co my tu mamy? Design? O Jezu, ja nie lubię takich etapów, że... O, design, super design, ale fun. Mało fun. Not much fun. Not much in the fun department. Kreatywność też jest nisko, więc... Jakby... O, aesthetics, o, functionality, o, design, ale... Where fun? Dziś wiesz co, Zoo? Nie spojrzałem w końcu, przepraszam. Ja spojrzę dzisiaj, obiecuję zaraz po streamie. Ja mam ostatnio bardzo dużo momentów, gdzie moja głowa robi się pusta. I nic w niej nie ma. Jakiejś jednej nawet myśli. What do you mean design?
Znaczy nie, nie zmuszasz, ja wiem, ale chciałbym obejrzeć, jestem ciekaw, ja chcę obejrzeć, to moja własna wola, ja absolutnie chcę obejrzeć. O, do mean design jest dobry, ale fan nie do kurwy. O! X3! Który to był etap? Kurwa, który to był etap? Ej, nie, czekaj. To jest Seahorse? Ta, to jest Seahorse. Okej, okej. Banger. Lubię soundtrack strojki. Jakby tutaj gdzieś rzucili Crowfisha, o ja pierdolę, ale pogo by się rozkręciło na miejscu od razu. Guys. Co jakbym się nauczył robić elektryki? Turia! Nie, Marcin wie, że ja robię elektryki IRL. O czym ty do mnie mówisz? Samuraju! Samuraju. Samuraju, słuchaj. Słuchaj mnie uważnie, samuraju. Nie zrozumiesz, że... Lubię soundtrack X3. Nie, nie, wiem, wiem, samuraju, po prostu wypowiedziałeś zakazaną sekwencję. Ta, ja ten... Ja, jakby Buffalo jest... Buffalo jest kompozycyjnie łak, natomiast klimatycznie bardzo pasuje. Klimatycznie Buffalo bardzo pasuje, tylko po prostu brzmi, jakby był strasznie rozstrojony. Ej, Jezu, obrywam od wszystkiego dosłownie. Fuckina. Nie. Nie wytrzymam! Muszę powoli bardziej. Nie ma pośpiechu, kurwa. Rozstrojenie. Mi się nie podoba, bo jednak po prostu boli moje ucho, które chciałoby usłyszeć dobrze nastrojoną muzykę. To się po prostu nie spaja z resztą dźwięków, you know? Ja nie lubię tego, I reject. Rejected. O Jezu, kapsuła Lighta z X3 to jest trochę mem. Kurwa! One more song rejected. Ile chciałbym zjadać w życiu, Zawik? A ten Spark Chaser prawie grał do rytmu. Czy ja chcę? Okej, okay. Mam wrażenie, że rozumiem, dlaczego design git, a fan nie git, bo jakby rozumiem zamysł tego etapu, you know? Rozumiem zamysł tego etapu, wiem, o co chodzi i wydaje mi się, że te wszystkie elementy poziomu są rozłożone dobrze. Nie. Natomiast trzymaj się, Oxide. Natomiast po prostu... Cześć, Luna. Witaj z powrotem. Muzyka znana? Jest to Seahorse z X3. X3. Ten kwaszący się kot. Taka kocia morda kwasząca się. Podobny pomysł, zero. Kot polizał cytrynę.
To jest godzina, ja sobie będę musiał za 15:09 wstawić to tomsty do tomster. Tomsty sobie wstawię chyba wodę, żeby mi się gotowała na herbatę. Były krewetki z panienką. Jakiś post-stream Tekken Savik. Zobaczymy. Tam będę dawał znać. Będę ten kciuki trzymał za babci zdrówko. Hop. Hop. O Jezu, to było nieprzyjemne. Czy trudne etapy dostałyby niższy fan niż nietrudne etapy? Hugo, Hugo, jop, wysyłam też, również. Czy trudne etapy dostałyby niższy fan niż nietrudne etapy? Uważam, że trudny etap może dostać dużo punktów za fan. Etap trudny może być fan. I to jest dosłownie Toxic Seahorse. Yes. Working biker dude. Yeah. A nie mam. Teraz coś. Jezu, okej, okay, ale tu jest nasrane. What the fuck? Dobry design! Dobry design! Zajebisty! Aka! Cześć, naprawdę dobry? Nie. Takie całkiem okej etapy? Tak. Dzisiaj mieliśmy kilka takich etapów, które były... Nawet przyjemnie się przychodziło, ale naprawdę dobry? Nie. Pad mi się zepsuł. Ej, bo coś jest bardzo no jest, bo mi scrolluje broń cały czas. Pad mi się popsuł? Teraz już... O Boże. Teraz już działa! Wait. Muzyka... Ta, bo... No, jest to... Wait. Dobry design! Dobry design! Wysokie punkty za design! Dużo miałem... Oznaczyć, że ja muszę wskoczyć do tej dziury, nie? Zajebisty design, kurwy. Ja nie dotrwam, ja nie dotrwam do 9. Ja nie dam rady. Ja nie dam rady. Guys, to jest... Powoli zaczynam się zastanawiać, czy to jest tego warte, te wszystkie moje cierpienia. Znaczy, więc honestly, powiedziałbym, że tak, bo to są chętnie oglądane streamy i one są nawet często są śmieszne. Więc w ogólnym rozrachunku nie mogę powiedzieć, że nie wiem, żałuję robienia tych streamów. Natomiast czy grałbym w tę grę sam w wolnym czasie? Hell no!
Rozumiem, że to jest konkursowy ten, że to jest gra konkursowa. Natomiast nie wiem po prostu. Nie... Formuła była bardzo na krawędzi bycia ten. Bycia zbyt bloated. Rat! Zbyt bloated ten w dwójce. Jest zdecydowanie zbyt bloated w trójce. Jak ten, jak Snorunt Pyro, czyli taki ten lead w poprzednich dwóch Magmamalach. Wyśliliście, że... What do you mean? A co w momencie, kiedy się śmiałem z okurwa kund? To nie była dobra zabawa? Helelp? Helelp, fajna persona. Proszę nie wyszukiwać Mega Man Bloated. Dobra, spaszło mnie. Na co ty będziesz wrażliwa? Nie, tornado. Thunder jest oczywistą odpowiedzią, honestly. Pa, 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 pa. Na jej własny wózek! No dobrze. Nawet nie mogę powiedzieć, że design jest jakiś wybitny. Nie, to jest po prostu design jest łak i jest zdecydowanie mało fan. My już tu byliśmy, okej. Okay. Więc się nie zgadzam z ocenami. Chyba nie. Trójząb Tridentem zwany. Mam ochotę wyłączyć tę grę w pizdu. Jak widzę etap, który nazywa się Skull Sans Mega Tail 4. Natomiast oceny ma całkiem przyzwoite. Design jest wysoko, fan jest całkiem niezły. Creativity w miarę. Aesthetics... Może być, ostrożnie zakładam, że fajny etap. Megaloman. Megalo Strikes Back? Megalo Strikes Back fajny otwór w sumie, Tobiego. Lubię. Lubię Megalo. oczywiście. Sis! You wanna have a bad Tom? Nie dotrwam dzisiaj, słuchajcie, nie. Ja już czuję, ja już wiem, że nie dotrwam do pełnego streama. Nie. Nope. Nie dotrwam, nie dam rady. Nie mam sił. Nie. Oh well. Co ja się mogę powiedzieć, kolego przyjacielu? Ja czuję głód, bo coś tam mega lasagna. What do you mean by that? A muszę zabić Sansa. Chyba. Nie. Pomoc. Czy to umarłeś? Trochę to wyglądało, jakby miał 1 HP i umarł.
tam. In before coś tam Dundertale. Nie wiem, mam wrażenie po prostu, że mi się sprzyja trochę sam content. Nie, what is the meaning of this? Znaczy... Mam po prostu pokonać sam... Okej, dobra. Fair enough. Dobrze, że jestem modem, co... Co się stało? What happened? Nie mogę powiedzieć, że nie lubiłem sam... smiley face, że nie lubiłem sam z contentu, natomiast no... Został on potężnie przeruchany. What do you mean by that? Sylwio. Nie jestem fanem tego poziomu, no. Przepraszam. Ja widzę, że tutaj są ciekawe, fajne pomysły. Da się, na pewno da się bana cofnąć, natomiast no... Ja po prostu jestem trochę biased przeciwko... I guess. Że jest, że... It is coming from a place of biasness. Place of biasness i jestem po prostu, I guess, zmęczony trochę? Jak to zwykle bywa o tej porze grając w Magmamala? Honestly. Nie czuję się tak grając żadną inną grę, tylko ten pieprzony Mamal mnie tak męczy. I don't get it, man. Być następnym razem jako przyjaciel. Ja nie wiedziałem, że będzie... Nie wiedziałem, że będzie aż tak! Cześć, Sans. O Boże. Dobra, Magnetic Shock, Freddy sobie całkiem nieźle z nim. Tam był zalążek jakiegoś fajnego remiksu chyba. Next meme. Solar Inferno. Maurice! I can't move it anymore! O mój Boże, zero za fan! Tu jest skip button! This level's background, grafiki w tła tego poziomu i... Flashbang, o Jezu. Eye strain. You can see the graphics and test the flashbang effect in the room on the right. We turn it down. O Jezus Maria. Dobra, jak źle może być?
O, zginąłem w poziomie testowym. Nie, powiem wam tak, actually, jeżeli to jest powiedzmy coś, co mogłoby przyprawiać o kogoś z oglądających o jakiś ten, o jakieś problemy, to ja legitnie mogę to skipnąć, bo jakby to nie jest to, że etap jest chujowy, tylko on po prostu może być legitnie nieprzyjemny do ogrywania i oglądania. Wiecie, mnie to tam... Bo na przykład... Dużo pomarańczowego w jednym miejscu. Ja nie odczuwam dyskomfortu, natomiast widzowie... Czy ktoś z widzów odczuwa dyskomfort? Ja chcę wiedzieć, czy jest... Czy jest jakby konieczność, żeby skipnąć ten poziom ze względu właśnie takich, nie ze względu na to, że tam może być chujowe. Jestem zbyt zmęczony, żeby odczuwać. Świetnie. Yeah, basically, for anyone not speaking... Not speaking Polish, but I'm asking if the... If the visuals of this level are causing discomfort and eye strain and it's just unpleasant to watch. If yes, then I could skip the level. Tapas. Okay. Megaman 10 OS is GOAT, Megaman 10 OS jest całkiem pogrzeż. 9 i 10 mają świetne ścieżki, przy czym 9 ma moim zdaniem lepszą. 9 to jest... W mojej ocenie 9 to jest Oops Bangers Only. Jest legitnie tak dobra. A Boże, bo to jest insta-kill! Jezu, to jest myśl! Think, Sevik, think! Najgorszym motywem w zamiedzie jest Imo Plugman. Mi się wydaje, że ten któryś Wily Stage, trzeci albo czwarty, jest taki... Nie jest excellent, jest po prostu całkiem good. Chociaż czy mogą mi się gry mylić, wydaje mi się, że nawet Wily 3 z dziewiątki był całkiem dopierdolony. Nie, mogły mi się grę pomylić. Fajnie. Czekajcie, aż sobie sprawdzę. Real quick. Czym się Vermilion? Dobra, gra... Ta Wily 2 to Were the Robots. Natomiast ja najbardziej lubię Wily 1 Flash in the Dark z Wily etapów w dziewiątce. MM9 Strange World. No dobra, bujacz, okej. Okay. To wystarczy, to już wiem, który. Jest takie dosłownie, proszę po jednej. Wily 1 za 9 to mój najbardziej... No, najmniej lubię na Wily 9. A widzisz, a mój najbardziej. It doesn't just make love, it fucks! Jezus Maria, te efekty. Gaurgul. The Gaurgul is nuts! Okej. Widzę, że te efekty są... Zgadzam się z tym! Nie powiem, że nie, bo są całkiem oczojebne i nie dodają nic do tego etapu. O, mój słodki Jezu.
Nie są potrzebne, chcieli cool. No wyszło im trochę heated. If you catch my drift. Okej, okay, dobrze, że pamiętałem mniej więcej, jaki to jest layout. Oso ten ogień powiedziałbym, że jest trochę misleading. W sensie, wydawało mi się, że będzie mi zadawał damage. Dlaczego ogień A bije, a ogień B nie? Ja bym zabił ogień A i ogień C, honestly. Tak dysmal fucking... A! Internet mi waliło. A to nie haha. To not haha. Myślałem, że chciałeś zrobić ten sam żart. I thought you were in on the joke. O Jezus. Słuchaj, masz, to jest tak, masz dwie opcje internetowe, albo domowy, który jest chujowy, ale stabilny. A, ty masz totalnie internet out. I mean, ty Bechluna, możesz ci jeszcze wrócić do momentu, jak tam będziesz chciała sobie gierzyć. Jezus, co to jest? Co to ma... Czy wy kurwa widzicie to? Lewy górny róg! Lewy górny róg! Przecież to jest paskuda! To jest paskuda absolutna! I tu jest jeszcze czek... Zupełnie internet out. No to... Ten mówię, myślę, że... Jest jeszcze czas, żeby wrócił. Mimo. Co to było? Tam był pokój, w którym był ten przeciwnik, który wali flashbanga. W sensie taki kwadracik. Właśnie, fabryka flashbangów. I ten przeciwnik spawnował się i umierał za każdym razem robiąc flashbanga. Ale to jest okropne! The fuck did they mean by that? Absolute abysmal dog shit. Oh boy. Ta. Jezu, jeszcze... Nie chcę niszczyć przeciwników, bo actually to razi mnie w oczy. Zaczyna mnie razić w oczy ten efekt. Ja zazwyczaj raczej nie zwracam na takie rzeczy uwagi, ale tym razem autentycznie razi mnie w oczy ten efekt. No fucking cap, no joke. O Boże, nie. Ja chcę tylko przespeedrunować ten etap. Proszę, proszę, proszę. Dziękuję. Nie, mnie autentycznie razi. Jakby, what the fuck? Rozstrzał jakościowy tych poziomów, które są kinda trochę obok siebie, mnie trochę przeraża. Jaki jest myk z tym? Pewnie trzeba trafić w tą niebieską, nie? Ta. Jezus Maria, ale paskuda. Na ten czerwony. A tu trzeba trafić na zielony. Dobra, i tam trzeba trafić na niebieski. Czy to nie jest zły pomysł w izolacji? To! Natomiast ten pomysł z jebanymi flashbangami?
Yeah, I'm done. I'm fucking done. I'm so fucking done, man. I am so fucking done. I'm done. I'm fucking done. To było na tyle. Gra dla was w wersji... Ja pierdolę. Honestly, honestly, ten level zasługuje na całą jedną drobinkę hejtu. Time, imagine not hating this. Fucking shit. Jesteśmy 12 minut w tym absolutnym peace poor poziomie. Before she będzie like yes. Ciekawe mnie usprawiedliwia na ten poziom of sędziów. Jestem ciekaw, co sędziowie smonkowali. Nie! 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 So fucking done. Wyszedłem, mając świadomość, że ta gra zapisuje checkpointy. Więc pewnie wrócimy do tego na następnym streamie. Natomiast dzisiaj wszelkie... Czekajcie, jeszcze raz ten, jeszcze raz puszczę, bo nie było alerta. Excuse, bo wyciszyłem już audio. Gdzie są alerty? Gdzie są alerty? Gram na was w wersji, trzymajcie się ciepło, cześć! Sure.